Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie z serii Porozmawiajmy. Dzisiaj bym chciał porozmawiać o pracy opiekunek dla osób starszych w Niemczech. Zapraszam. Ten film bym chciał potraktować jako rodzaj poradnika dla wszystkich tych pań, które albo już są w Niemczech i pracują jako opiekunki i macie takie cykliczne wyjazdy i pasowałoby pewne rzeczy na przykład udoskonalić i dogadać to z pracodawcą. Jak również te filmy są dla osób, które dopiero zamierzają do Niemiec wyjechać i pracować jako opiekunki właśnie. Zapytacie, skąd ta moja wiedza na ten temat? To nie jest moja wiedza. Ja tego nie przećwiczyłem i nigdy nie pracowałem jako opiekunka, jako opiekun dla osób starszych. Natomiast mam tą wiedzę od moich uczennic, których miałem już tam kilkadziesiąt może w ciągu mojej tutaj działania przez Skype'a, bo to Skype dosyć fajnie to rozwiązuje. Odległość, kwestię odległości. I to jest wiedza, którą zbierałem od moich uczennic. Na początku było to bardzo spontaniczne. To znaczy, wiadomo, że jak rozmawiam z uczennicami, no to gdzieś każdy z nas się trochę otworzy. Dlatego też lekcje na Skype'ie mają to do siebie, że po prostu myślę, że z tymi ludźmi się zaprzyjaźniam. Z uczennicami, z uczniami. Jakaś fajna, miła, pozytywna relacja jest między nami. I to jest bardzo ważne. W ogóle bez tego sobie nie wyobrażam. I w czasie, gdy się tak zapoznaliśmy, no to one zaczęły opowiadać o pewnych sprawach, które ich dotykają w Niemczech, pewnych problemach, które się spotkały w Niemczech. I tak trzecia, czwarta, piąta uczennica opowiadała albo bardzo podobne rzeczy, opowiadały sobie, czyli te punkty gdzieś wspólne były każdej z nich, problematyki, na którą napotykały, albo też były sytuacje, w których każda, która na przykład dana uczennica miała taki nietypowy problem, który nie pojawiał się u innych uczennic. I to mnie zmotywowało do tego, żeby tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę zbierać i właśnie w formie wideo, którą teraz robię, Wam, opiekunkom aktualnym lub też przyszłym, przekazać. To też niniejszym to robię. Jaką firmę wybrać? Nie mam jednej godnej polecenia firmy. Tutaj problem był taki, że te same firmy przy niektórych, moje uczennice, które przy jakiejś firma, nazwijmy ją A, pewna uczennica miała super, świetne układy, świetne jakby relacje i uzgodnienia, natomiast inna uczennica przy tej samej firmie mówiła, ej, tam coś nie gra. Także myślę, że to kwestia jest jakby opiekuna bezpośredniego, który w tej firmie jest odpowiedzialny za daną opiekunkę lub danego opiekuna. Także niczego nie mogę polecić konkretnego, nie chciałbym też. Nie mam przekonania, że jedna firma jest na czysto super, a druga inna nie. Myślę, że to chodzi o takie bardzo indywidualne relacje, gdzieś tam osoby, które są odpowiedzialne za daną grupę opiekunek, nie wiem, w danym mieście albo w danym regionie. Może jedna bardziej zawala, a druga nie. Możliwe, że tak to jest. Dzielcie się opiniami. Także na razie w tym punkcie mogę tylko tak zostawić. Gdy dostajecie ofertę pracy, musicie dowiedzieć dokładnie, na jaką chorobę cierpi Wasz podopieczny, podopieczna. Jakiego rodzaju to jest choroba i jakie to ma konsekwencje w jej, nazwijmy to, fizyczności. Tutaj moje uczennice sugerowały mi, Szymon, jak już będziesz robił ten film, no to niech uczennice, niech widzowie, niech widzki, o, tych rzeczowników się namnożyło, niech zapytają, czy ta osoba w ogóle chodzi, czy też jest leżąca. Czyli, że tak powiem, przemieszczanie się tej osoby, na jakiej zasadzie funkcjonuje. Czy ta osoba jest, czy potrafi chodzić, czy jest na tyle silna i choroba nie umożliwia jej chodzenia, czy też umożliwia i nie ma z tym żadnego problemu. Czy to jest przemieszczanie się na wózku inwalidzkim, na przykład, rollstuhl, przy okazji. Ta osoba, która chodzi, to jest gehend, chodząca. Ist sie gehend? Bo gehend to jest chodzić. Nie? Czy też osoba, którą będziecie się opiekować, moje drogie panie, jest leżąca, obłożnie, dobra. Leży w łóżku, sie liegt im Bett und nie rusza się, und sie bewegt sich nicht. To jest ważne. Musicie się to dowiedzieć, bo to się może okazać na końcu, że przychodzicie
i ktoś wam powie, że osoba jest chodząca i nagle się okazuje, że musicie się opiekować osobą, która leży i z którą się nic nie da zrobić, w sensie spacerów na przykład wspólnych, nie? Także ustalcie to. Jeżeli jest to osoba leżąca, ważne, ustalcie jej wagę. Śmieszne? No nie. Moja uczennica opowiadała mi, że jej poprzedniczka, która pracowała w tym samym miejscu co ona, miała tego rodzaju problem, że w umowie był mężczyzna do opieki, waga 80 czy 90, okazuje się na miejscu, że facet ma 120 kg. Przy czym, jeżeli jest to leżący, był leżący, ona musiała go myć, wiadomo, przewracać, to jest pewna waga. Kobieta miała raptem tam 60 czy 70 kilo, jakąś tam wagę, no taką wagę, jaką mówię, siła, wiadomo, bo pewnie niespecjalnie, no i przy tym przekładaniu tego faceta coś tam nastąpiło w kręgosłupie, nie? Jakieś wyskoczenie dysku, ona z bólem pleców wracała do Polski i na jej miejsce właśnie przyjechała ta moja uczennica. Także kwestia wagi, taka może pozorna rzecz, niepozorna, ale istotna w momencie, gdy będziecie mieć tą osobę do przewracania podczas mycia, do pomocy przy siadaniu, do pomocy przy wstawaniu. Nie? Jeżeli babka ma 60, będziecie mieć 60 kg wagi, facet ma 130, no robi się coś niesamowitego, to jest nie do podniesienia, już nie mówiąc o oberwaniu gdzieś tam mięśni, czy narażeniu się na kręgosłup i tak dalej. Uwaga, to jest temat, który musicie ustalić. Przy osobie leżącej, jeżeli będziecie musiały go podnosić, ją lub go podnosić, no tu jest wątek, czy tam w tym domu jeszcze ktoś mieszka, do tego za chwilę przejdę. Chodzi o to, czy jest osoba druga, która mogłaby w takich sytuacjach jakichś tam awaryjnych pomóc, nie? Czyli na przykład żona tego mężczyzny, czy dzieci. To trzeba ustalić, kto w tym domu mieszka, o tym jeszcze rozwinę ten temat. Natomiast jeszcze uczennica wspominała, jedna z moich uczennic, nie była na to w ogóle przygotowana, nikt o tym nie powiedział, po prostu musiała wstawać w nocy do tej osoby, podawać jej coś do picia, lekarstwa, nie wiem, czy to przewijanie też to było, nie wchodziło w rachubę, nie wiem. Ale pytanie, czy ja będę musiała wstawać w nocy do tej osoby? Czy to jest osoba, która wieczorem się położy i rano jest... wstaje i jest gotowa do akcji, czy w międzyczasie właśnie w nocy są jakieś przerwy, które trzeba zrobić we własnym śnie i iść do tej osoby i coś jej podać, coś jej czymś, jakąś tam pielęgnacja jakakolwiek. Dowiedzieć się, czy faktycznie jest to potrzeba, żeby nie było zaskoczenia na końcu, że przejeżdżacie i co, ja muszę w nocy wstawać, miało być inaczej. Nie? Wstawanie w nocy, ten temat, wyjaśnijcie to sobie. Komunikacja z waszą podobieczną lub z waszym podobiecznym. Tu są dwie myśli, które chciałbym się podzielić. Po pierwsze, ustalcie, czy ta osoba mówi w miarę komunikatywnie po niemiecku. Dlaczego miałaby tego nie robić? Dlaczego miałaby tego nie umieć? Ano, bo jeżeli ta osoba jest po wylewie, to po prostu bełkocze, nie? Z całym szacunkiem, ale wiem, że znałem taką osobę. Myślę, że też potwierdzicie, że osoby po wylewie, jeżeli jest jakieś uszkodzenie fragment mózgu, aparat mowy, czy fragment mózgu, który odpowiada za mówienie, jest dramat. Nie można się z nią skomunikować w ogóle. Ustalcie, na jakim poziomie ten język niemiecki. Na poziomie nie, to wasz poziom języka niemieckiego jest do ustalenia, ale i w jaki sposób on jest komunikatywny. Nie? To jest bardzo ważna rzecz. I druga rzecz. Wspomnę, muszę o tym wspomnieć, strasznie ważne. Wszystkie te panie, wy, drogie panie, które myślicie, że rozwiniecie swój język niemiecki, że polepszycie swój język niemiecki, nauczycie się niemieckiego w pracy jako opiekunka, możecie się zawieść. Możecie się bardzo głęboko rozczarować. Powiem dlaczego. Pierwszy aspekt. Chodzi o to, że możecie trafić na podopieczną, która jest, wspomniane przed chwilą, może być po wylewie. I jej mowa może być bełkotliwa. Czyli zupełnie niezrozumiała. Zupełnie niezrozumiała. Wasz niemiecki, na jakim poziomie by nie był, może nie unieść tej komunikacji, może nie unieść tego porozumienia się z
z tą osobą, czy też prób porozumienia się z tą osobą, i to będzie wynikało z choroby tej osoby. I tego nie przeskoczycie. Najczęściej w tej sytuacji wiele moich uczennic mówiło, bo mój niemiecki jest słaby, mój niemiecki jest beznadziejny i tak dalej. Natomiast ja z tą moją uczennicą normalnie po niemiecku na przykład rozmawiałem w czasie lekcji, nie? Natomiast ona nie może się dogadać ze swoją podopieczną. To gdzie leży problem? No, leży problem po stronie tej podopiecznej, która jest z powodu jakiejś tam choroby, z powodu jakiegoś tam udaru, na tyle niekomunikatywna, że ciężko się z nią dogadać, a wiem, że takie sytuacje frustrują strasznie mocno i to jest powód, nie? To jest pierwszy powód, dlaczego możecie trafić na dlaczego wasz rozwój języka niemieckiego może spalić na panewce. Następny powód, dlaczego wasz wyjazd jako opiekunka może nie mieć nic wspólnego z rozwojem językowym. Po prostu wasza podopieczna może mówić dialektem regionalnym i często tak jest. No bo to są osoby w wieku, no różnie, tak? No, od 60 to może nie, ale 70, 80, pod 90. Osoby, które mówią jeszcze starym niemieckim, myślę, że można to porównać do sytuacji gdzieś w Polsce, nie? Jakbyście gdzieś pojechali w Bieszczady, na Podhale, na Śląsk i mieli do czynienia gdziekolwiek, no w sumie. I macie gdzieś mówię, rejony wiejskie, nie? Bo tam się zwłaszcza to się dzieje, że jest kultywowany, jest używany jakiś tam język polski w jakiejś takiej odmianie dziwacznej, nie? Jeżeli ktoś się uczy polskiego, pojedzie i będzie rozmawiał z jakimś góralem 80-letnim, to będzie ciężko się dogadać. To jest podobnie. My, ucząc języka Hochdeutsch, jedziemy do Niemiec, spotykamy podopieczną, mówię o was, panie drogie, podopieczną, która mówi jakimś tam dialektem bawarskim, bayerisch, albo kolońskim, kölsch, albo tym. No, mówimy, jak Polacy mówią na Niemców, że to są Szwaby, nie? Szwabisch, a propos, moi drodzy, to jest region w Niemczech, nie? To, że mówimy Szwaby na Niemców, oczywiście obraźliwie, to wynika z tego, że rejon niemiecki jest to Szwabia, nie? I ten język, dialekt się nazywa Schwäbisch, szwabski. Dlatego tak jakbyśmy w Polsce mówili, że jakby Niemcy nazwali, że Polacy mówią jak Ślązoki. No Ślązoki przyjechały, w sensie w domyśle Polacy, nie? Rozumiecie? Dobra. Dialekt, to może was uniemożliwić komunikację z tą osobą. Warto o to dopytać. Następny powód, dlaczego wasz wyjazd do Niemiec może się nie udać językowo, to może być powodem to, że ta osoba jest monotematyczna. To znaczy, ona cały czas mówi o tych samych rzeczach. I u osób starszych to jest, nie wiem, czy kojarzycie osoby starsze, znacie w Polsce, ale to jest taki domena, że te osoby mówią bardzo dużo albo bardzo często o jednym temacie. Nie wiem, o córce, o synu, o swojej młodości. I to one żyją cały czas mentalnie, żyją w tamtych czasach, nie? Wiecie, o co chodzi? To są takie sytuacje, jak ktoś przeżył wojnę, no to ja z całym szacunkiem dla tych osób, nie? Bez dwóch zdań. Ale tam się więcej działo w ich życiu niż teraz przez te ostatnie 40 lat, nie? Tam była młodość, inaczej się to przeżywało, bardziej emocjonalnie i tak dalej, nie? Dlatego przy tych osobach czasami się okazuje, że oni nie chcą rozmawiać o jedzeniu, o, nie wiem, o sytuacji politycznej, o uchodźcach, o Angeli Merkel, o i tak dalej. Po prostu one cały czas, temat jest jeden gdzieś tam, albo często powtarzają gdzieś maniakalnie, powtarzają pewne rzeczy typu, że talerz musi być na stole, że musi być schowany, że musi być, czy poszłaś po zakupy. Moja uczennica o tym mówiła, nie? Że często dostawała to samo pytanie, nie? Bist du einkaufen gegangen? Czy poszłaś na zakupy? Was hast du gekauft? Co kupiłaś? Mimo, że dostała listę od tej osoby, nie? Co miała kupić, ale pytała, dostała takie pytanie i te pytania się powtarzają co dzień. Do tego tematu monotematyczności bym dorzucił brak zainteresowań u tej osoby. Czyli ta osoba, wasza podopieczna, wasz podopieczny, nie ma jakiejś pasji, nie ma jakiejś hobby. Nie? Czy to będą karty, czy to będą, nie wiem, warcaby, szachy z kolegami gdzieś tam, czy to będzie ogródek, czy to będzie piłka nożna. Nie ma. I nagle się okazuje, że chcecie różne tematy poruszyć i napotykacie na mur. Nie ma zainteresowania z tamtej osoby na rozmowę, wynikające z tego, że ta osoba w ogóle nie interesuje się takimi tematami. Po prostu.
chcecie pogadać o piłce, o mundialu, zero, nie? Zero podjęcia tematu i macie wrażenie, że albo obwiniacie siebie same, że wasz niemiecki jest taki, taki. Nie. Jeżeli osoba jest gotowa i chętna do rozmowy, to ten temat podnosi mimo jakichś tam językowych barier, nie? A nie, że totalny zlew na was, za przeproszeniem. Dlatego to może być powodem niekomunikacji, braku komunikacji właśnie, brak zainteresowania. Ta osoba nie pasjonuje się ani ogrodem, ani gotowaniem, a wy chcecie po gotowaniu powiedzieć na przykład, co się gotuje w Polsce na Wigilię i tak dalej, a macie wrażenie, że ta osoba was tak, nie? Spuszcza po sznurku. To może być powodem. Brak zainteresowania, brak zainteresowań, brak pasji, brak hobby u waszej podopiecznej lub u waszego podopiecznego. Musicie się dopytać, czy ta osoba z kimś mieszka. Czy to będzie żona, czy ten podopieczna ma męża i z mężem mieszka, czy ten podopieczny ma żonę, z żoną mieszka. Czy to będzie na przykład podopieczna, która mieszka z synem. Wszystkie te sytuacje znam z opowieści moich uczennic, które mówiły, że tak właśnie było, nie? Że osoby mieszkały z nią, natomiast wszystkie jak jedna powtarzały, że to nie jest zbyt dobrze, gdy ktoś z tą osobą mieszka. Ja to widzę w ten sposób. Wy jako nowe gospodynie wchodzicie do domu i chcecie to ogarnąć. Ta osoba nie jest w stanie ogarnąć w kuchni, ogarnąć sprzątania, zmywania, prania i tak dalej. Wy to robicie i czujecie się, wchodzicie w naturalnie w drogę, przepraszam, wchodzicie naturalnie w rolę gospodyni. Rozumiem. To jest jakby naturalna rzecz. Natomiast jest mąż, czyli załóżmy sytuację, jest podopieczna, leżąca kobieta, chora, jej mąż. W niczym niepomocny, jeszcze przeszkadzający, jeszcze gburowaty gdzieś tam, marudzący, że coś mu się nie podoba, że coś tak dalej, ma jakieś pretensje co do pracy tej waszej na przykład, nie? Także większość moich uczennic sugerowały, żeby właśnie fajnie jest, jak nikt tam nie mieszka i że ta osoba jest sama. To wtedy one same się rządzą po swojemu. Wiecie, to są takie niuanse typu odkładanie talerza na miejsce, że w szufladzie, w danej szufladzie musi być łyżka, łyżka, nóż, widelec. W tej kolejności, w takim układzie, w takiej konfiguracji. Wiecie, o czym mówię, nie? Robicie porządek po swojemu. Ustalacie ten dom, ustalacie te zasady, gdzie co ma być, niejako pod siebie i to jest jakby naturalne. Natomiast ta trzecia osoba, która jest... No może to popsuć i może mieszać tak naprawdę. Była taka sytuacja, moja uczennica powiedziała, że opiekowała się kobietą i ona mieszkała z synem. I ten syn no, był jakiś taki dziwak, że masakra, nie? Tam prawie w moim wieku, tam prawie 40 lat i siedział w domu i gdzieś tam w telewizorze cały czas. Dawał jej 20 euro na zakupy i kazał jej się rozliczyć, kazał, nie wiem, załatwić całe zakupy na cały tydzień za 20 euro, kupa śmiechu, nie? Nie dogadywał pewne rzeczy, czyli na przykład kupował mięso, nie mówiąc jej, że to zrobi, ona też kupiła mięso, także mieli składy, podwójne racje żywnościowe, nie? Czy tam ziemniaki, czy ryż, czy jakieś inne produkty. Nie szło się z nim dogadać, zresztą był sam i chyba bardzo dobrze, bo która kobieta z takim burakiem wytrzyma. Dlaczego ja się noszę w ogóle? Bo mnie tacy faceci wkurzają. Dobrze, jak nikogo tam nie ma, nie? Tak sugerują moje uczennice, że lepiej ustawić ten warunek, ten dom na swoich warunkach. Druga kwestia, przez kogo jest ta osoba odwiedzana? Czyli powiedzmy, jak daleko mieszkają jej dzieci, czy powiedzmy rodzina, jak często ją odwiedzają? To są takie pytania, które warto zadać sobie na początku, ponieważ się może okazać na końcu, że nie wiem, rodzina miała do niej przyjeżdżać co tydzień, się okazuje, że raz w miesiącu. A mieli w czymś tam pomagać, a nie pomagają, bo ich nie ma. Sąsiedztwo, na ile wpadają, z kim można się dogadać. Numery telefonów, żebyście dostały, moje drogie panie, do lekarza właśnie, do sąsiadów, w razie W, do szpitala, czy do jakiegoś do lekarza, który prowadzi tą kobietę, waszą podopieczną, żebyście miały kontakt telefoniczny z kimś, kto jest w stanie pomóc w razie sytuacji naprawdę awaryjnej. Nie? To jest bardzo ważne i o to sobie zadbajcie. A propos warunków w domu, temat internetu. Słuchajcie, ja myślałem, że to jest na tyle proste i jasne, ale z tyle co słyszę od moich uczennic, to nie jest takie proste i takie jasne. Chodzi o to, że była częsta sytuacja,
że na przykład był internet w domu, był router, można byłoby się zalogować na Wi-Fi, natomiast moja uczennica, czyli opiekunka tej osoby, nie miała możliwości, nie dano jej możliwości podpięcia się pod internet i musiała sobie załatwiać sama. Czyli internet był, wszystko było rozłożone, kwestia, wiecie, hasełko, dostać hasło, dostać dostęp do internetu za darmo. Nie, okazało się, że to jest niemożliwe. Dopytajcie o to, czy w tym domu jest internet? I drugie pytanie, czy można się pod niego podpiąć, bo wcale nie oznacza, że jeżeli jesteście, czy jeżeli ten internet jest, to będziecie miały prawo z niego skorzystać, bo się może okazać, że nie ma takiej możliwości. Chore to jest głupie, ale właśnie. I były takie sytuacje, że moje uczennice, będąc w Polsce, te 2-3 tygodnie tej przerwy, mieliśmy lekcje, potem jechała do Niemiec i 2 tygodnie czy 3 tygodnie była przerwy w naszych lekcjach, ponieważ musiała internet sobie załatwiać na własną rękę. No, szczyt głupoty, ale może tak być. Dopilnujcie sprawy internetu. Dopytajcie, czy jest internet. Jeżeli nie ma, to musicie sobie same załatwić. A jeżeli jest internet w tym domu, czy jest możliwość podpięcia, czy czasem nie będzie to odpłatne też, nie? Nie wiem, akurat takiej sytuacji nie było, żeby uczennica musiała płacić, ale no bez przesady, nie? Internet, sprawdźcie to, ten wątek. Moje drogie panie, należałoby tu też powiedzieć o tym, jak będziecie szukać i dostaniecie propozycję pracy, czy jak wygląda wasz dzień, jak powinien wyglądać wasz dzień roboczy, czyli od której godziny pracujecie, do której i kiedy macie przerwy. Czyli czas waszej pracy, musicie to ustalić, w jakich godzinach pracujecie. I druga rzecz, jakie macie obowiązki, czyli co was czeka, co musicie robić u tej pani, u tego pana. Dlaczego to mówię? Ponieważ moje uczennice na przykład bardzo często miały przerwy między 13 a 15, 2 godziny przerwy, fajnie. Słońce wychodzi, dlatego tak się przybija trochę. Natomiast i planowały często o tej godzinie lekcje ze mną. Natomiast te osoby czasami no, chore gdzieś tam, nie bardzo jakby zorientowane w czasie, gdzieś tam godzina w pół do drugiej, czyli czas przyznany na przerwę, chciały coś zjeść, albo chciały coś od tej osoby i ona była cała nerwowa i ta lekcja nie dochodziła do skutku, na przykład, nie? Nie dochodziła do skutku, ponieważ ta osoba zabierała jej ten czas z tego czasu wolnego, z tej godziny 13-15, nie? Chore. Ale to się działo i to było jakby nie taka wyjątkowa sytuacja, tylko faktycznie gdzieś tam się to działo dosyć często, dlatego pilnujcie swojego czasu wolnego, pilnujcie swoich obowiązków, ponieważ wam się to należy. Jeżeli macie w umowie, w ustaleniu, że macie od 13 do 15 wolne, to ta pani wam nie może zabierać tego czasu, chociaż mieszkacie u niej w domu pod jednym dachem i skoro ona jest głodna, to co? To nie da jej zrobić jeść? No zrobicie jeść i się okazuje, że przepraszam, i się okazuje, że cały dzień pracujecie, nie? Także to jest kwestia wolnego czasu. W tym temacie czasu wolnego, gdy moje uczennice miały lekcje na Skype'ie, dochodziło do takich sytuacji, na przykład, że ta osoba, ta babcia, no trochę przygłuchawa czy coś, ona nie mogła się dowiedzieć o tym, że ta uczennica ma lekcję niemieckiego. Nie wiem, czego to wynikało, nie można było powiedzieć i to była taka tajemnica, nie? Że jak ona pukała do drzwi tam o tej 14, czyli w czasie przerwy, no to ona mówiła, że nie może, bo teraz odpoczywa, czy leży, czy coś tam gadam, nie? Natomiast jak słyszała jej głos, że ona mówi, no to ta babcia się pytała, z kim tam rozmawiasz, nie? No, miałem wrażenie w pewnych miejscach, że wy jako Polki, no zaczynacie, jesteście, jest ingerowane w wasze życie prywatne, nie? I to mówię, mnie jako facetu, mnie to wkurzało po prostu, nie? No przepraszam, bo właśnie babcia dzwoni, muszę, albo puka, muszę jej powiedzieć, że wszystko w porządku, nie? No wiem, że te osoby są starsze, ale z drugiej strony, no robienie właśnie, jest to praca, czy w sumie jestem domownikiem? No trochę to, nie? Żeby tą granicę jakoś w miarę trzymać, wiecie, w jednej linii, nie? Żeby nie okazało się, że ona, żebyście pracujecie cały dzień, od rana do wieczora i że nie macie czasu na przerwę. Bo ta przerwa też wam jest zabierana, nie? Na przykład na lekcje, na naukę języka, co jest dla was istotne, przecież chcecie się z tą babcią dogadać, nie? Także takie tematy. A druga kwestia to jest kwestia obowiązków, czyli
co musicie robić, co należy do waszych obowiązków w tym domu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ możecie być proszone o robienie czegoś, co nie należy do waszych obowiązków. Mam tu na myśli, na przykład miałem taką sytuację z uczennicą, że musiała malować, coś tam przemalować ściany, albo pracę w ogródku. Czyli była wysłana do Niemiec jako opieka do osób starszej, natomiast okazało się, że musi sadzić kwiatki i tak dalej. Akurat nie robiła z tego problemu i mało kto chyba z was zrobi z tego problemu, ale żeby to nie poszło za daleko, wiecie? No, żeby to nie się okazało, że ogrodnik jest, tak? Że pracujecie na etacie ogrodniczki, dobrze mówię? I opiekunki do osób starszych. No bo w końcu Niemcy chcieliby sobie za to płacić, tak? Dwa etaty, dwie pensje. Ustalcie obowiązki i ustalcie godziny waszej pracy. To jest ważne. Następny wątek to jest gotowanie. Jeżeli do waszych obowiązków należy gotowanie, to musicie się dowiedzieć, czy dla tej osoby, dla tej podopiecznej lub podopiecznego obowiązuje jakaś dieta. To nie musi być oczywiście dieta konkretna, to na przykład może być wystrzeganie się, omijanie pewnych produktów, nie? Na które jest na przykład uczulona, czyli kwestia alergii. Dopytajcie o to, czy możecie gotować wszystko, czy jest jakieś przewidziane na przykład kilka lub kilkanaście ulubionych dań tej osoby, czy możecie zrobić jej wszystko i nie ma żadnego znaczenia, nie? Pasowałoby to rozeznać, żeby potem nie było niespodzianki, że zje tam jakiegoś orzeszka ziemnego i nagle spuchnie cała, nie? I nagle będą pretensje do was, nie? Że o to nie zadbałyście, że ta pani ma alergię. No ale skąd ja mam to wiedzieć? Odpowiedzcie grzecznie. Także kwestia jedzenia, czy są jakieś przepisy, czy są jakieś ulubione potrawy. Najczęściej tak jest. Najczęściej osoby starsze lubią kilka potraw i one się przewijają cały czas. Także prawdopodobnie tak będzie, ale spytać warto. Wspominałem tam już wcześniej o tym, ale rozwinę wątek. Musicie dostać listę osób i namiary do niej. Najczęściej oczywiście chodzi o telefon, do których możecie zadzwonić w razie jakichś sytuacji awaryjnych. Pierwsza myśl oczywiście lekarz. Jeżeli coś z tą osobą będzie się działo, wiecie, jakieś, no nie daj Boże, cokolwiek, nie? Zawał serca, jakieś duszenie, jakieś kaszle, jakieś nieprzytomna będzie, straci przytomność, musicie wiedzieć, do kogo dzwonić. Czyli lekarz, pogotowie, tak zwany Notarzt, czyli lekarz awaryjny to się nazywa, czyli lekarz pogotowia ratunkowego. Musicie znać numer do policji, na policję, przepraszam, mój język polski. W razie coś się będzie działo jakiegoś niebezpiecznego, coś, jakieś, wiecie, jakieś aspekty, takie aspekty, którymi się policja ma prawo zainteresować. Musicie znać numer na straż pożarną w razie sytuacji pożaru, ognia, albo w waszym pobliżu, albo nie daj Boże w waszym mieszkaniu, nie? Możliwe, że dostaniecie jakiś numer do sąsiada, który jest tam dobrym przyjacielem od wielu lat i w razie sytuacji awaryjnej może do was przyjść i wam w czymś pomóc. Także taka lista awaryjna, lista osób, lista instytucji, placówek, do których możecie zadzwonić w momencie, gdy coś się będzie niefajnego działo. I ostatni wątek w tym filmie, słuchajcie. Przejmowanie obowiązków po poprzedniczce. Czyli jest jakaś kobieta, która pracowała w tym domu przez kilka tygodni, jedzie do Polski i wy wskakujecie na jej miejsce. Albo to nie jest Polka, no dobra, ale załóżmy, że jest Polka. Często tak jest, że to są te same narodowości, bo to jest ta sama firma najczęściej, nie? Takim naturalnym sposobem wydaje się być, żebyście się spotkały. Czyli ona ostatnie godziny swojego pobytu w Niemczech i wy, i ty, moja droga pani, która tam wybierasz się jako opiekunka, no dobrze, żebyście się spotkały i żeby ona zdała ci obowiązki, które masz ty wykonywać. Naturalne, nie? Tak się dzieje w firmach, tak się dzieje w instytucjach, że ktoś kogoś wdraża do pracy. Dlatego sytuacją podejrzaną, mówię o tym, bo takie sytuacje miały miejsce u moich uczennic, że nie dochodziło do spotkania. To znaczy, albo było to od razu powiedziane, nie spotkacie się, albo to było trochę takie pokręcone, w sensie, że na początku możecie się spotkać, a potem się ostatecznie okazało, że nie możecie się spotkać. Że na przykład było powiedziane, że przyjedzie pani we wtorek rano,
do południa, ta pani będzie jeszcze do wieczora, spotkacie się, do wieczora przekażecie sobie swoje obowiązki i potem już pracuje pani na swoich zasadach. Okazywało się na przykład, że niech pani nie przyjeżdża we wtorek, niech pani przyjeżdża w środę, przy czym w środę już tej pani poprzedniczki już nie było i nie było osoby, która mogłaby te obowiązki przekazać. Niech taka sytuacja w waszych głowach obudzi jakiś dzwonek i zapalą się czerwone diody awaryjne. Dlaczego tak się dzieje? No najczęściej, z tego co opowiadały mi moje uczennice, okazywało się, że w tym domu nie jest ciekawie, nie? Że ta poprzedniczka mogłaby powiedzieć parę niefajnych rzeczy na temat tej rodziny, na temat tej opieki nad tą osobą, na temat finansów, na temat traktowania na przykład przez męża tej podopiecznej, bo jest wariat, bo jest alkoholik, nie daj Boże. Ale nie, dobra, przesadziłem z tym alkoholizmem. Chodzi o to, że jeżeli dąży się do tego, żebyście się nie spotkały, czyli poprzedniczka i wy, to znaczy, że ta poprzedniczka nie daje się jej możliwości przekazania jej, przepraszam, tobie, pewnej informacji. I to jest podejrzane, ponieważ jeżeli ona wyjechała w niesmaku i niezadowolona, to jeżeli przekaże wam te rzeczy, to wy możecie na przykład szybko zrezygnować, nie? I na przykład nikt na to miejsce już więcej nie przyjedzie, bo wiecie, ta fama się rozniesie, że w tym domu przy Kaiserstrasse 20 w danej miejscowości, tam lepiej nie iść, bo tam mieszkają wariaty. Dlatego pasuje, żebyście się spotkały i żebyście mogły właśnie przekazać sobie te obowiązki i powiedzieć sobie tak szczerze, nie? Plusy, minusy, zalety, wady, na co uważać. No wiecie jak to jest. Takie Polka Polce powie, no chyba nie słyszałem, żeby tam jakieś złośliwości były czy coś, ale... Także obowiązki, przekazywanie obowiązków, jeżeli nie dochodzi do spotkania, omija się was, unika się tego spotkania, coś tu jest nie tak, nie? Dążcie do tego, żeby się spotkać i patrzcie, jak będzie reakcja z tamtej strony, nie? Dziękuję wam bardzo, to jest wszystko na dzisiaj w tym filmie, w którym właśnie już przymierzałem się do tego filmu bardzo dawno, ale jakoś tam wszedłem w te tematy językowe trochę, ale stwierdziłem, że tą wiedzą warto się podzielić. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do dzielenia się swoimi opiniami na temat firm, w których pracujecie, moje drogie panie, albo pracowałyście, na temat tego, jak zostałyście potraktowani, czego unikać. Myślę, że można byłoby to potraktować pod tym filmem taką przestrzeń dla was do wymienienia się swoimi opiniami, ponieważ wielki szacunek dla was, nie? Że pracujecie w charakterze właśnie opiekunek, to jest ciężki zawód. To jest ciężki zawód, no są jakieś tam pieniądze, wiadomo, fajne, ale całość jest jakby, no, dosyć taka obciążająca chyba psychicznie, nie? Tak mi się wydaje z tego, co słyszę i tego, co opowiadałyście mi jako moje uczennice. Serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, taki dzwoneczek tam, no, mówi się o tym, żeby tego kliknąć, żeby dostawać informacje. Jak klikniecie ten dzwonek przy haśle subskrybuj, to będziecie dostawać informacje na bieżąco o wszystkich moich filmach. Nie musicie szukać w internecie. Zapraszam do opisu tego filmu, czyli tam pod filmem jest taki chyba pokaż więcej albo rozwiń. Tam jest dużo informacji na temat tego filmu, na temat moich innych filmów, na temat moich live'ów, które robię. Dużo, dużo rzeczy. Ja wam bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego filmu kolejnego. Bardzo was pozdrawiam. Przestało padać w końcu słońcu, słuchajcie, dzisiaj jest, nie wiem, pierwszy tydzień po 5 dniach, kiedy jest słońce, nie? Dlatego myślałem, że wziąłem aparat, mówię, nagram w samochodzie, będzie śmiesznie, dam radę, bo deszcz mnie nie obleje, ale w sumie jest fajna pogoda. Trzymajcie się, pozdrowionka, hej!